Witam niezmiernie serdecznie. Ponieważ dzisiejszy fragment Ewangelii był już czytany 2 tygodnie temu, więc myślę, że sprawę Parakleta mamy wyjaśnioną i zamkniętą, no to chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad samym tym wydarzeniem, zesłanie Ducha Świętego. Słyszeliśmy o nim w fragmencie Dziejów Apostolskich, które on napisał święty Łukasz. I zastanowiła mnie tam taka rzecz, święty Łukasz pisze, że Żydzi ze wszystkich narodów słyszeli apostołów przemawiających w ich własnych językach. Jakby policzyć te narody wymienione przez Łukasza, okazuje się, że jest ich więcej niż 12 apostołów. Więc pomyślałem sobie, może tu nie o to chodzi, że to apostołowie mówili we wszystkich językach, bo ich było za mało, ale o to, że tamci coś usłyszeli. Oni w taki sposób się zachowywali, tak mówili, modlili się, nie wiem, krzyczeli czy cokolwiek innego. Tak mówili, że ci ludzie, jak to napisał święty Łukasz, słyszeli ich głoszących wielkie dzieła Boże. I jakbyśmy tam zobaczyli do Pisma Świętego, to okazuje się, że sytuacja nie jest taka łatwa i nie jest taka prosta, bo w tym fragmencie są jeszcze dwa zdania. Jedno, pierwsze z tych zdań mówi o tym, że wszyscy się temu bardzo dziwili i pytali, o co chodzi. Więc nie było to dla nich takie oczywiste. A na dodatek, na ostatnie zdanie mówi o tym, że niektórzy nawet drwili z tych apostołów, że się upili, że są pijani, że są niespełna władz umysłowych. Oczywiście na potrzeby święta możemy zrezygnować z tych dwóch zdań, tym bardziej, że zaraz potem występuje Piotr i tłumaczy tym ludziom, o co w tym wszystkim chodzi. Ale ja bym się nad tymi zdaniami chciał na chwilkę zatrzymać, dlatego że myślę, że one są bardzo ważne. Znaczy, sam problem jest ważny. Problem jest taki, że nie dla wszystkich ludzi wszystko jest tak samo oczywiste. Kiedyś taka była stara historia, jak gość przyszedł do fryzjera, słuchawki na uszach, siedzi sobie, słucha muzyki, a ten strzyże. No i w tym cięciu tych włosów tak się rozpędził, że mu przeciął kabelek z tych słuchawek. I facet wtedy zaczął łapać powietrze, zaczął się dusić, wpadł siny na podłogę. I ten fryzjer, taki zdziwiony tą sytuacją, myśli sobie, co było w tych słuchawkach. I powiązał jakoś te kabelki, połączył je, wkłada te słuchawki do uszu i słyszy tam głos mówiący wdech, wydech, wdech, wydech. Okazuje się, że są rzeczy dla nas oczywiste, jak oddychanie, ale dla innych ludzi one wcale takie nie są. Psychologia tak mówi, że twórcą komunikatu jest odbiorca. Ja coś mówię, ale on mnie obserwuje, widzi moje zachowanie, moją postawę, czuję w tym jakąś moją ocenę, jakiś mój osąd, jakąś moją relację do niego. I to tworzy cały ten komunikat, który on odczytuje z tego naszego spotkania. I tutaj pojawia się coś, co może sprawiać, że odsuwamy się od siebie, że nie rozumiemy tak samo tych samych rzeczy. Te blokady mogą być wewnętrzne, to znaczy może to być coś takiego, że ktoś jest na przykład ofiarą, na przykład przemocy, na przykład gwałtu, cierpienia jakiegoś. I wtedy trudno mu będzie odczytać z jakiegoś komunikatu wielkie dzieła Boże, bo jest wplątany w całą tę swoją niezwykle trudną sytuację. Te blokady mogą być też zewnętrzne. Może być ksiądz, nie? Mogą być inni chrześcijanie, którzy tak się zachowują, że ktoś powie, oni są niespełna władz umysłowych. Upili się młodym winem, jak to czytamy u Łukasza. Ksiądz Jan Twardowski kiedyś tak w takim wierszyku, modlitwie pisał, żeby nigdy sobą nie zasłaniał Pana Boga. Nie? I to jest bardzo ważne. Że ktoś uwierzy tak w swoją wiarę, uwierzy w swoje jedynie słuszne relacje do Pana Boga, może innym ludziom tego Pana Boga przysłonić.
Kiedyś tak biskup nawiedzał jakieś przedszkole takie katolickie i już miał wracać, wyjeżdżać. I wtedy siostra dyrektorka poprosiła go, żeby na koniec coś tym przedszkolakom powiedział takiego ważnego. No i ten biskup tak spiął się w sobie i powiedział do tych dzieci: pamiętajcie, kochane dzieci, na całe życie, że Pan Bóg jest transcendentny i immanentny zarazem. No, niby super, nie? Tylko o co chodzi? Ktoś mógłby powiedzieć, że ja to powinienem mówić do księży, nie? Po co mówię to do internetu? Raczej księża tego nie słuchają. Otóż zgadza się, ale po pierwsze, wszyscy jesteśmy jakoś z naszym świadectwem, z naszą postawą, wszyscy jesteśmy jakoś na drodze innych, pomiędzy nimi a Panem Bogiem. To pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, mówię to też dlatego, żeby, tak sobie myślę, żeby może trochę pomóc w takiej sytuacji, kiedy komuś zdarzy się zderzyć z taką przeszkodą jak ksiądz. Żeby może trochę pokazać, jak można taką przeszkodę ominąć albo ją przeskoczyć, żeby rzeczywiście móc zobaczyć wielkie dzieła Boże. No więc o co chodzi w tej relacji do Pana Boga? W tym przekazie, w tym, że może to być niezrozumiałe, że może to być trudne do pojęcia, że ktoś może przysłaniać. O co chodzi w tej relacji do Pana Boga? Jak sobie z tym radzić? Otóż kiedyś taki facet chwalił się swojemu koledze, że tak świetnie wytresował psa, że ten pies robi dokładnie wszystko to, co on mu powie. Taki jest wytresowany. On mu mówi na przykład: chodź tu albo nie, i ten pies przychodzi albo nie. Super, 100% skuteczności. Ale rzeczywiście myślę, że to jest, że to tak trochę jest w relacji z Panem Bogiem, że my jesteśmy wolni. Nie ma, ja już nieraz o tym mówiłem, nie ma jakiejś jednej drogi, jesteśmy na nią skazani, a jak z niej zejdziemy, będziemy potępieni. To nie tak. Drogę my budujemy, czyli rezygnujemy z niektórych rzeczy, nawet dobrych, rezygnujemy z niektórych rzeczy, może się pomylimy, może upadniemy, ale nadal chodzi o to, żeby nadal szukać dobra. Czasem trzeba przeprowadzić bolesną operację, żeby komuś uratować życie. Czasem dzieciom, jak mam dla nich jakieś zajęcia, rekolekcje, to żeby pokazać to, jakie to jest skomplikowane, mówię, czy człowiek może wziąć nóż i zrobić komuś dziurę w brzuchu, i wtedy dzieci krzyczą: nie! A mówię: a jeśli ten ktoś, ten człowiek nazywa się chirurg, a ten nóż nazywa się skalpel, to można? I dzieci mówią: tak! No właśnie, niby tak, ale to nie jest tak, że każdy chirurg może sobie robić ludziom dziury w brzuchu. Chodzi o intencje, chodzi o dobro. I to dobro szeroko pojęte. Kiedy stajemy wobec objawienia Pisma Świętego, stajemy wobec jakiegoś systemu wartości, wobec jakiejś historii, wobec jakiejś mocy, która nadała światu całemu kierunek, to właśnie wtedy możemy ocenić, czy próbujemy ocenić, czy to, co robimy, jest dobre. Ale to wcale nie jest prosta sytuacja. Chyba, myślę, w takiej książce Kolumbowie jest opis takiej dramatycznej, tragicznej sytuacji, kiedy podczas tam powstania dziewczyna biegnie z butelkami z benzyną i się przewraca. I te butelki wybuchają. Chyba jakoś tak to było. I ona w tych płomieniach, nie? Ona krzyczała w tych płomieniach i jej chłopak wtedy ją zastrzelił. Nie dyskutujemy z tym. Nie ma wątpliwości, nie mamy pretensji, że on ją zastrzelił w takiej sytuacji. Ale dzisiaj mamy też takie sytuacje, kiedy trzeba podjąć bardzo trudną decyzję, nie? Że można odłączyć kogoś od aparatury podtrzymującej życie. Robić to czy nie? Czy nie jest coś takiego jak duch, który potrafi być ponad cierpieniem i mimo cierpienia, nie mówię, że każdego trzeba na to skazywać, ale że podtrzymywanie tego ducha może okazać się większe niż to ludzkie cierpienie. Już nieraz wspominałem księdza Jana Kaczkowskiego, Nick Vujicic, Stephen Hawking, który nie jest oczywiście z grupy jakichś tam, z grupy chrześcijan, ale ten wielki duch zamknięty w tym porażonym ciele,
skostniałym, no to było coś niesamowitego. On widział mimo wszystko sens życia. Czy Janusz Korczak także, który się poświęcił dla dzieci. No oczywiście Maksymilian Kolbe, już te nazwiska wymieniałem kiedyś w tym zestawieniu. O to tutaj chodzi, żeby zobaczyć wielkość tego ducha. I teraz już, żeby zakończyć, myślę sobie, żeby w takiej sytuacji trudnej, takiej sytuacji jakiegoś zastanowienia, łatwo nam, kiedy ten duch nas niesie, ale w takiej sytuacji trudnej, żeby wiedzieć, że chyba trzeba znaleźć taki złoty środek pomiędzy teologią, która mówi z góry, z ambony, która, jak ksiądz Tischner mówi, zna wszystkie odpowiedzi, a nie rozumie pytań, a teologią, która klęka razem z nami. I ona się wydaje fajna, że ona jest taka ludzka. Tylko co wtedy? Można ją sprowadzić do współczucia. To współczucie niewiele nam daje, oprócz jakiegoś tam wsparcia. Jan Paweł II tak mówił na spotkaniu z niepełnosprawnymi, że kiedy widzi to cierpienie, to chce mu się płakać. Ale mówi, ale na co komu płaczący papież? Więc chyba o to tutaj chodzi, żeby ciągle wiedzieć, że jesteśmy wolni, że mamy szukać dobra i nie ma co obrażać się na to, że inni ludzie są inni, że nam jest czasem w życiu ciężko, ale żeby uparcie szukać Boga. Nie tylko Boga, który, nie wiem, zafundował nam to istnienie, nie tylko Boga, który wskazał drogę przez krzyż i przez śmierć i do zbawienia, ale też Boga, który nieustannie jest, który może nas podnieść na duchu, tym naszym i tym świętym. No i tego życzę z całego serca. Powodzenia.